Dwóm spółkom, które zamieszczały w internecie fałszywe opinie, zostały postawione zarzuty prezesa Łokiku, teraz firmom grozi kara finansowa do 10% obrotu. Blisko połowa osób ankietowanych obawia się kierowania fałszywymi opiniami podczas wyboru produktu, informuje prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Stąd UOKIK rozpoczął przyglądanie się praktykom firm, które oferują tworzenie, pozyskiwanie i zamieszczanie opinii w internecie. Zarzuty postawiono dwóm firmom Opinie.pro i SN Marketing. Działania obu spółek sprawiają, że reguły uczciwej gry zostają zakłócone. Fałszywe opinie mogą niestety wywoływać błędne wrażenie, że są autentycznymi komentarzami osób, które skorzystały z oferty. Mogą więc sztucznie zawyżać ocenę, a tym samym wprowadzać w błąd i prowadzić do decyzji zakupowych, których klienci nie podjęliby, gdyby zdali sobie sprawę, że są one wymyślone i kupione. Takie działania mogą zniekształcać zachowania rynkowe przeciętnego konsumenta. W większości odbiorcami usług, zarówno Opinie.pro, jak i SN Marketing, są przedsiębiorcy, których celem jest zwiększenie sprzedaży w sieci i poprawienie rozpoznawalności. Kontrahenci rozliczają się na podstawie wystawianych faktur, bez zawierania pisemnych umów. Handel opiniami odbywa się pakietowo, po 5, 10, a nawet 200 opinii, dodał prezes UOKIK u Teraz obie firmy mogą otrzymać kary w wysokości do 10% obrotu.